Witam serdecznie, nazywam się Agata Goździk, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, kieruję działem komunikacji naukowej i edukacji i dzisiaj troszkę opowiem Państwu o nauce obywatelskiej, ale przede wszystkim w takim kontekście, w jakim faktycznie realizowaliśmy to też we wspólnym projekcie ze szkołami w Polsce, więc bardzo często też tutaj w dzisiejszej tej prezentacji będę się odnosić do tego, w jaki sposób współpracowaliśmy właśnie z nauczycielami. Także proszę się nie dziwić, że czasami nie zawsze mówię o takim zwykłym obywatelu, a właśnie często będę mówiła o nauczycielach czy uczniach. No ale przede wszystkim zacznijmy od tego, czym ta nauka obywatelska jest i w ogóle skąd taki pomysł na naukę obywatelską. Przede wszystkim od jakiegoś czasu, chociaż nie od bardzo dawna, bo to jest artykuł, tutaj cytat z artykułu z 2015 roku, te badania w ramach nauki obywatelskiej zaczęły być postrzegane też przez samych naukowców jako wartościowe i jako cenne. I tutaj właśnie taki cytat, że odpowiednio zaprojektowane działania nauki obywatelskiej mogą być realizowane na masową skalę i przede wszystkim dają naukowcom dostęp do ilości danych, które inaczej trudno byłoby uzyskać. I tutaj mówimy nie tylko w kontekście takim ilościowym, no bo większa grupa zbiera dane na przykład, ale też w takim kontekście, że nie wszystkie dane w ogóle sam naukowiec bez tej współpracy z zainteresowanymi obywatelami może w ogóle uzyskać. No ta nauka obywatelska może generować takie wyniki, które są akceptowane przez społeczność naukową. I trochę przyjrzyjmy się tym, czym ta nauka obywatelska jest. Ja tutaj się posłużyłam taką definicją Komisji Europejskiej. Myślę, że tych definicji w ogóle jest dużo, ale ponieważ też Komisja Europejska często tego typu inicjatywy promuje, to możemy się przyjrzeć tutaj tej definicji. Ja jej specjalnie nie tłumaczyłam. Przetłumaczę ją oczywiście teraz Państwu, ale też tak, żeby gdzieś tam nie było przekłamania przez tłumaczenie, więc daję też ten oryginalny tekst. Natomiast Komisja Europejska jakby taki wyraz dała, że ta nauka obywatelska to jest szerokie pojęcie obejmujące część takiej otwartej nauki, w ogóle takiej koncepcji nauki dostępnej, w której obywatele mogą uczestniczyć w procesach naukowych na różne sposoby. I oni tu wymieniają kilka sposobów, aczkolwiek w mojej ocenie to nie jest taki katalog zamknięty, czyli jako obserwatorzy, jako fundatorzy, pomagając w identyfikacji różnych zdjęć, czy analizując dane, lub sami te dane zbierając, gromadząc. To jest taka definicja. No i też jakby różne są podejścia dotyczące nauki obywatelskiej. Czasami można spotkać się właśnie z takim chyba najbliższym mojemu odczuwaniu nauki obywatelskiej, że to jest współpraca obywateli z naukowcami, ale czasami też niektórzy aktywności popularyzujące naukę nazywają nauką obywatelską, no albo takie inicjatywy crowdfundingowe, czyli jakby pozyskiwania finansowania na jakieś konkretne badania naukowe, na które nie udało się pozyskać finansowania z innych źródeł. Dodatkowo są różne modele, a tutaj taka definicja nauki obywatelskiej, która nam jest bliska, czyli że jest to sposób prowadzenia badań i szczególnie tutaj podkreślam sposób prowadzenia badań, a nie sposób gromadzenia danych, tak? Bo jakby gromadzenie danych to jeden z elementów, który też nie zawsze i nie w każdym projekcie nauki obywatelskiej musi występować. Natomiast jeżeli podejdziemy do tego jako sposób prowadzenia danych, to faktycznie wtedy zaangażowani w ten proces nienaukowcy stają gdzieś tam na równi w takim partnerskim procesie współpracy. No i ten sposób polega na włączaniu zwykłych obywateli. Zazwyczaj są to nie do końca zwykli obywatele, ponieważ bardzo często są to po prostu entuzjaści, więc już z samego założenia nie są zwykłymi obywatelami, ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby podkreślić, że nie są to naukowcy, nie są to specjaliści, którzy zajmują się zawodowo prowadzeniem badań naukowych.
I ci obywatele są włączani do gromadzenia, interpretacji dużych ilości danych naukowych. Tu też, jak za chwilę Państwu pokażę, mogą być włączani też na wszystkich stopniach prowadzenia danego projektu czy badania naukowego. To, co nam jest też bliskie, szczególnie z perspektywy działu, którym zajmuje się komunikacją naukową i edukacją, to to, że ta nauka obywatelska pomaga przybliżyć badania przez nas prowadzone społeczeństwu i angażować ich na przykład w obserwacje przyrody, no bo jako Instytut Geofizyki też faktycznie najczęściej nasze inicjatywy dotyczą przede wszystkim takich obserwacji przyrodniczych. Pojawiają się też różne określenia na naukę obywatelską. Pojawia się gdzieś tam, no to angielskie takie najbardziej podstawowe citizen science, ale też participatory science, czyli taka nauka właśnie z udziałem społeczeństwa, czy community-based participatory research. To już bardziej wtedy też w takiej sytuacji, w których to sami obywatele przychodzą i trochę wymuszają na naukowcach prowadzenie badań w takich obszarach, które są dla nich interesujące, czyli to właściwie taki oddolny sposób, w którym społeczeństwo zgłasza potrzebę badania danego aspektu. No i mamy też różne modele współpracy, od takiego najmniej włączającego do najbardziej takiego jakby zrównującego rolę tutaj naukowców i obywateli, czyli ten taki. On jest też najprostszy z punktu widzenia naukowców, bo to też jest tak, że w związku z tym, że to jest stosunkowo nowy sposób prowadzenia badań naukowych, to naukowcy też muszą się do niego przyzwyczaić, muszą się nauczyć, jak współpracować. I ten przyczyniający się model jest takim pewnie najprostszym i najłatwiejszym też do wymyślenia sobie koncepcji, jak to robić. Ponieważ tutaj uczestnicy głównie zbierają dane, czyli pomagają w gromadzeniu dużej ilości danych. Czasami mogą je też analizować, czasami mogą być też takimi upowszechniającymi osobami, czyli dzielić się informacjami o projekcie jak najszerzej. I wiadomo, że im tych osób zaangażowanych w proces jest więcej, też to upowszechnianie idzie szerzej. Drugi model polega już na takiej większej współpracy, czyli uczestnicy nie tylko gromadzą dane, ale też właśnie uczestniczą w analizie danych, mogą też czasami wspierać ten proces projektowania, badania, mogą mieć możliwość interpretowania danych czy wyciągania wniosków. No, ten element upowszechniania jest tutaj wspólny. No i taki najbardziej zaawansowany model to jest taki współtworzony przez naukowców i obywateli wspólnie, czyli taki, w którym obywatele są zaangażowani na każdym etapie badania, czyli zaczynając już od identyfikacji problemu, czy wręcz często nawet to właśnie od nich pochodzi zgłoszenie danego problemu i wspólnie z naukowcami zastanawiają się, w jaki sposób można ten problem rozwiązać. No i to następuje poprzez najpierw zbieranie informacji, potem jakąś hipotezę roboczą, zbieranie danych, analizę i dyskusję wyników, no i wyciąganie wniosków. I tak jak wspomniałam, ten współtworzony, on jest chyba bliższy i częściej spotykany, w szczególności w naukach humanistycznych, społecznych, tam gdzie faktycznie to jakiś problem taki zgłaszany przez społeczeństwo, można wziąć, że tak powiem, na warsztat i się tym problemem zajmować. W przypadku takich projektów ściśle przyrodniczych, pewnie częściej mamy do czynienia z tymi modelami pierwszymi, czyli przyczyniającym się lub współpracującym. Ze względu na to, że często jest tak, że to naukowiec ma już jakąś koncepcję, co chciałby badać, i obywatele uczestniczący w projekcie są tutaj taką pomocą, takim wsparciem właśnie w gromadzeniu danych czy w analizie tych zebranych wyników. Dzieje się też z Państwem, bo jakby tytuł sugeruje, że będziemy mieć jakieś złote zasady, 10 tych zasad. Zanim przejdziemy do takich, które my w projekcie Brajtek żeśmy wypracowali, czy
zaproponowaliśmy, to chciałam Państwu pokazać zasady, które zostały opracowane przez European Citizen Science Association, czyli takie stowarzyszenie, Europejskie Stowarzyszenie Nauki Obywatelskiej. No i oni właśnie. To są takie zasady, które idealnie by było w każdym projekcie nauki obywatelskiej stosować. Też przytaczam je tutaj po angielsku, żebyśmy nie mieli jakiegoś przekłamania w tłumaczeniu. Ale oczywiście omówię je tutaj dla Państwa po polsku. Więc pierwsza zasada to aktywne włączenie obywateli we wszystkie działania projektowe. I ważne jest też to, żeby te projekty generowały nową wiedzę lub dawały jakieś nowe zrozumienie danego zjawiska. Czyli w ogóle, żebyśmy mogli mówić tutaj o projekcie naukowym, to ten element nowej wiedzy, nowych informacji, zrozumienia zjawiska jest kluczowy. I to się bardzo wiąże z drugim punktem, czyli te projekty nauki obywatelskiej muszą dawać rzeczywisty wynik naukowy, to znaczy ta wartość musi być prawdziwa. Nie robimy tego na zasadzie takiej pary wygwizdek, żeby coś przećwiczyć, tylko faktycznie zbieramy coś, co nam to rozumienie świata wspiera. Po trzecie, staramy się dbać o to, żeby wszystkie strony procesu miały z zaangażowania w projekt jakąś korzyść. Oczywiście to są różne korzyści, ale ważne jest, żeby obie strony takie korzyści odnosiły. Po czwarte, obywatele zaangażowani w taki projekt nauki obywatelskiej powinni mieć możliwość uczestniczenia w projekcie na każdym etapie. Czyli jeżeli chcą mieć jakiś wpływ na stawianie hipotezy badawczej, lub chcą brać udział w analizie danych, to powinni mieć taką możliwość, czyli że nie tylko zapraszamy ich do tego, żeby dostarczyli nam dane, a my sobie potem te dane użyjemy, tylko idealnie jest, kiedy oni też mogą w tym procesie tak w pełni uczestniczyć. Powinni również dostawać od nas informację zwrotną, czyli co nam wyszło z naszych badań, co jest wynikiem, w jaki sposób właśnie tę naukę rozwijamy. Jako punkt szósty, nauka obywatelska jest uznawana za metodę naukową i tak jak każda metoda, ma swoje ograniczenia, ma pewne pułapki czy wyzwania, mogą się pojawić jakieś nieścisłości, ale jakby wiedząc o tym, naukowcy powinni też w odpowiedni sposób zaplanować ewaluację i kontrolę tych wyników. Punkt siódmy. Projekty nauki obywatelskiej, dane zbierane i metadane powinny być dostępne publicznie. Ja jeszcze do tej dostępności wrócę, bo jedna rzecz to jest udostępnić, ale druga rzecz to umożliwić korzystanie z nich. Czyli nie tylko mam ciąg liczb gdzieś dostępnych w internecie, ale też wiem, co one oznaczają. Kolejny aspekt to uznanie, docenienie obywateli, którzy angażują się w ten proces, czyli jeżeli dany projekt ma jakąś publikację, artykuł, czy gdzieś w projekcie się chwalimy tymi danymi, to też poinformujmy, że one były właśnie zbierane przez takich wolontariuszy, obywateli, którzy się w to włączyli. I kolejny punkt. Tak samo jak każde badania zaplanowane, tak samo i ten program nauki obywatelskiej powinien być poddany ewaluacji pod względem zarówno wyniku naukowego, jak i jakości danych. No a też docelowo, idealnie, kiedy też rozpatrujemy taki wpływ społeczny tego, oczywiście zależy to, jaki jest zakres wykonywanego badania, no ale idealnie, kiedy mamy też wiedzę o tym, czy to miało jakiś taki szerszy społeczny wpływ. No i ostatni punkt, że osoby, które są, jakby kierują tym projektem nauki obywatelskiej, muszą wziąć pod uwagę wiele aspektów takich legalnych i etycznych. To też jest taki ważny element, bo często jest tak, że jakby nie zawsze mamy świadomość wszystkich rozwiązań prawnych, które gdzieś tam nas obowiązują przy współpracy z osobami z zewnątrz, spoza instytucji naukowej.
Chciałam też Państwu dzisiaj pokazać przykłady inicjatyw. No, przede wszystkim opowiem o projekcie Brajtek, ale też takie bardziej popularne, ogólnodostępne. Jeżeli ktoś z Państwa się nauką obywatelską interesuje, to na pewno słyszał o platformie Zooniverse. To jest taka platforma, na której gromadzone są projekty nauki obywatelskiej. W tej chwili ponad 100 takich aktywnych projektów jest. One przede wszystkim najczęściej dotyczą badania kosmosu. Galaxy Zoo to była taka inicjatywa, właśnie chyba największą popularnością ciesząca się na tej platformie. I co ciekawe, mieliśmy tam bardzo dużo wolontariuszy z Polski. Ponad 10 do 15% dziennych logowań właśnie pochodziło z Polski. Także a mówimy tutaj o tak rzędu 100 tysięcy takich klasyfikacji, których dokonywali uczestnicy dziennie, więc to naprawdę były bardzo duże liczby. W ogóle teraz w tym projekcie Galaxy, bo on ma kilka różnych etapów, polegał na oglądaniu zdjęć i analizie i próbie wychwycenia takich kompozycji na zdjęciach, które ujawniają nowe galaktyki. I takich klasyfikacji dokonano prawie miliard, także to są gigantyczne liczby. I 2,5 miliona zarejestrowanych wolontariuszy z całego świata, bo tu już nie mówimy tylko o Polsce, ale z całego świata w tej inicjatywie uczestniczy. To jest też bardzo taka fajna inicjatywa, ponieważ tam są, oczywiście jest wsparcie naukowców, naukowcy prowadzą blogi, dają wskazówki, ale tak naprawdę bardzo wiele, duża część tego, co się dzieje na platformie, to jest aktywność samych uczestników, ponieważ uczestnicy na forach mogą komentować, mogą się wymieniać spostrzeżeniami, mogą dzielić się, jeżeli są jakieś trudności, próbować od innych uczestników uzyskać ich opinię, czy to faktycznie już jest, czy to już się klasyfikuje pod galaktykę, czy nie. Także to faktycznie bardzo jest duża aktywność tutaj, też pewnie ze względu na liczbę zaangażowanych w to osób. Kolejną inicjatywą, i to też jest taki przykład, który wybrałam ze względu na to, że właśnie prawdopodobnie drugim tak liczbowo, jeśli chodzi o ten kosmos, gdzieś tutaj u nas w Polsce jest zawsze interesujący i my mamy takie silne podstawy, też mamy bardzo dobrych naukowców, którzy się badaniem kosmosu zajmują, więc być może stąd jest taka nasza silna pozycja, ale też bardzo często pojawiają się projekty z zakresu przyrody ożywionej. I tutaj jest taki też przykład Spring Alive, to też jest taka międzynarodowa inicjatywa, natomiast jest też w Polsce prowadzona, koordynowana i też między innymi właśnie obserwacje ptaków i zgłaszanie właśnie tych przelotów ptaków, czy pojawienia się ptaków, gniazdowania można właśnie w ramach tej inicjatywy dokonywać. No i tak jak powiedziałam, troszkę o projekcie Brajtek, ponieważ to jest projekt, który prowadziliśmy przez 3 lata tutaj we współpracy ze szkołami, nasi naukowcy z jednej strony, a właśnie nauczyciele i współpracujący z nauczycielami uczniowie. To były te grupy, które w projekcie Brajtek brały udział. To był projekt Erasmus+, także finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w konsorcjum 6 partnerów z 4 krajów. Mieliśmy przyjemność być koordynatorem tego projektu, także no tak od podszewki znamy cały ten proces. I to był faktycznie pierwszy projekt, w którym mieliśmy takie pilotażowe inicjatywy nauki obywatelskiej realizowane przez naszych naukowców tutaj u nas w Instytucie Geofizyki. O tym, co powstało w ramach projektu, troszkę jeszcze opowiem. Teraz chciałabym pokazać takie główne nasze pomysły, z jakie mieliśmy cele w projekcie, więc chcieliśmy przede wszystkim zacieśnić taką współpracę między instytucjami naukowymi i szkołami, bo często jest tak, że gdzieś tam edukacja sobie, a nauka sobie. I już od wielu lat Instytut Geofizyki prowadzi różne inicjatywy takie edukacyjne. Ta akurat była pierwsza z zakresu nauki obywatelskiej, ale w ogóle takie projekty współpracy ze szkołami u nas są realizowane od wielu lat. Natomiast tutaj faktycznie szkoły były takimi prawdziwymi partnerami w tym procesie.
i powstała taka społeczność. Ona nie była duża, ponieważ to były takie pilotażowe inicjatywy, więc one, to było kilkanaście szkół w Polsce, które z nami współpracowały. Każdy z krajów miał swoje szkoły, z którymi współpracował. No i projekt polegał na przygotowaniu takich pilotażowych inicjatyw na poziomie krajowym, a następnie przetestowaniu ich, tak żeby można było stworzyć materiały, które będą takim swoistym drogowskazem dla nauczycieli, dla naukowców, którzy w przyszłości chcieliby tego typu inicjatywy realizować. No i dodatkowo też, żeby to nie było tak, że zrealizowaliśmy sobie po dwa pilotaże i tyle, to jakby na podstawie tych zebranych doświadczeń przygotowaliśmy szkolenie dla nauczycieli w postaci takiego kursu MOOC, czyli takiego dużego kursu internetowego, oraz rekomendacje dla decydentów oświaty. Tu są nasze raporty, one wszystkie są dostępne na stronie projektu, czyli brajtek.igf.edu.pl. To jest strona projektowa, na której w bibliotece można znaleźć wszystkie te raporty. Jedne mają taki bardziej charakter formalny, inne są takim zestawem narzędzi i różnych, no przede wszystkim narzędzi takich internetowych, które mogą się przydać przy realizacji różnych projektów z zakresu nauki obywatelskiej. Są też plany lekcji przygotowane przez szkoły, które z nami współpracowały. No i właśnie mamy dostępny ten kurs MOOC, który jest cały czas dostępny. On w tej chwili już nie jest aktywny, znaczy nie można zdobyć certyfikatu, ale można go przejść po kolei wszystkie etapy. Także cała ta wiedza jest dostępna. No i tak jak wspomniałam, prowadziliśmy dwa pilotaże. Jeden pilotaż dotyczył rzek i był realizowany przez panią profesor Monikę Kalinowską z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki naszego Instytutu. I zadanie uczniów, ponieważ to jakby uczniowie przy wsparciu nauczycieli realizowali te zadania, to były obserwacje sezonowych zmian roślinności rzecznej i nadbrzeżnej i dodatkowo taka obserwacja dotycząca mikroklimatu Doliny Rzecznej. W zależności od tego, czym szkoła dysponowała, to też sobie taki zakres ustalali już indywidualnie z każdą szkołą, jakie pomiary hydrologiczne i meteorologiczne mogą być wykonane. Natomiast wszystkie szkoły prowadziły obserwacje i robiły zdjęcia w wybranych przekrojach Dolin Rzecznych. W ustalonych takich odstępach czasu takie minimum to było raz na miesiąc, więc to nie było takie bardzo obciążające, aczkolwiek no wiemy też, że nie zawsze takie wyjście nad rzekę, organizacja tego jest prosta z punktu widzenia nauczyciela, czy bezpieczeństwa, czy w ogóle dotarcia, jeżeli szkoła nie była zlokalizowana blisko rzeki, no to tak naprawdę to też była dosyć duże wyzwanie logistyczne. Czemu tą roślinność w ogóle chcieliśmy badać? Skąd takie zainteresowania? Pani profesor Kalinowska zajmuje się przede wszystkim transportem, między innymi transportem zanieczyszczeń i mieszaniem się substancji w rzece. Natomiast roślinność ma gigantyczny wpływ na to, w jaki sposób jest sam przepływ wody w rzece, w korycie, ale właśnie też na transport i mieszanie między innymi zanieczyszczeń, na możliwość wychwycenia zanieczyszczeń w pewnych obszarach takich bardziej porośniętych, na jakość wody, na ekologię, rolnictwo czy urbanizację. No ale w naszym przypadku najbardziej byliśmy właśnie zainteresowani tym transportem i mieszaniem zanieczyszczeń. Samych takich badań dotyczących tego transportu i mieszania nie prowadziliśmy w tym pilotażu, ponieważ idea była taka, żeby przygotować, zobaczyć, jak ta sezonowość w Dolinach Rzecznych wygląda i kiedy jest najlepszy moment na zaplanowanie takich eksperymentów znacznikowych, tak żeby uchwycić różne momenty rozwoju tej roślinności. I tutaj pokazuję Państwu mapę ze szkołami i z lokalizacjami. Na 10 rzekach udało nam się takie obserwacje, czy szkołom udało się poprowadzić. Natomiast tutaj mamy faktycznie kanał w Warszawicach, gdzie dodatkowo to jest taki kanał, na którym już wcześniej nasz Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki wykonywał badania. Więc tam takie pomiary znacznikowe, tutaj rzeka trochę wygląda jakby spłynęła krwią. To jest taki barwnik rodamina. On jest całkowicie bezpieczny dla życia w rzece. Natomiast on się też rozkłada
pod wpływem promieniowania słonecznego, więc on, po jakimś czasie ta rzeka przestawała, to nie tylko była kwestia rozwodnienia jakby barwnika w miarę przepływu, ale też po jakimś czasie, z upływem czasu i z promieniowaniem słonecznym ten barwnik się rozkładał. Natomiast dzięki temu, że właśnie można było stężenie takim specjalnym urządzeniem nazywanym fluorymetrem, można było zbadać, to widać było, jakie jest tempo mieszania tego barwnika i przemieszczania też, czyli tego transportu. Ten barwnik w tym przypadku właśnie takie zanieczyszczenia bardzo dobrze symuluje. No i tutaj na zdjęciu widać, że szkoła nie tylko uczestniczyła w tych obserwacjach zmienności roślinności, ale właśnie też uczestniczyła w takim jednym z eksperymentów znacznikowych. To też było bardzo fajne, ponieważ współpracując z tą społecznością szkolną, właściwie cała lokalna społeczność, która jest dosyć mała, to jest Warszawice, to jest nieduża miejscowość, była poinformowana, że coś się w ogóle dzieje. Przyjeżdżają naukowcy, coś się będzie nad tą rzeką działo. To, że ta rzeka jest czerwona, to nic się nie dzieje, bo wcześniej to zostało omówione w szkole, więc jakby dzieciaki też mogły się podzielić tak w rodzinach, w domach tą informacją. Więc podejście do takiego eksperymentu było zupełnie inne niż w przypadku, kiedy przyjeżdżają naukowcy, mają powiedzmy zgodę taką od zarządu wód, albo jeżeli to się dzieje na terenie Parku Narodowego, to zgodę Parku Narodowego, ale potem lokalni mieszkańcy patrzą, że coś tam się w tej rzece dzieje strasznego i mieliśmy już taki przypadek na Narwi, gdzie też prowadziliśmy takie na dużą skalę znacznikowe eksperymenty, że po prostu została zawiadomiona policja i przyjechali na inspekcję, co tam się dzieje, bo wyglądało faktycznie, jakby ktoś tam spuścił jakąś gigantyczną ilość krwi, nie wiadomo pochodzącej czy z jakiegoś zwierzęcia, czy może z jakiejś masakry ludzkiej, więc oczywiście gdzieś tam te scenariusze różne takie najczarniejsze też były generowane. Więc niewątpliwą zaletą realizacji tego we współpracy z lokalną ludnością jest to, że właśnie oni już wiedzą, co się dzieje, wiedzą, czemu to służy i zupełnie inaczej, spokojniej do tego podchodzą. Zanim rozpoczęliśmy nasze pilotaże, pani profesor wybrała się do wszystkich szkół, które zaplanowały sobie ten monitoring, w związku z tym na miejscu wspólnie szli w teren, żeby można było wybrać konkretne miejsce, które będzie dobre, żeby to zdjęcie było też to, co było szalenie istotne, żeby to zdjęcie było zawsze z tego samego miejsca, pod tym samym kątem, tym samym aparatem idealnie, tak, wykonywane, żeby faktycznie można było to potem porównać. Zaczęliśmy w ogóle cały projekt od spotkania z nauczycielami, na którym żeśmy opowiedzieli o założeniach tych obserwacji, po co one są, jak to wykonywać. To było takie spotkanie nauczycieli z naukowcami. No i potem właśnie te spotkania w szkołach, tutaj na dolnym zdjęciu widać najpierw w klasie przygotowanie, opowiedzenie, czemu to służy. No a już później, właśnie już bezpośrednio nad wybraną rzeką. Tak jak wspomniałam, zdjęcia i informacje o lokalizacji oraz takich warunkach w momencie robienia zdjęcia były przesyłane przez wszystkie szkoły. Natomiast niektóre szkoły jeszcze dodatkowo przesyłały też informacje o innych pomiarach, na przykład temperatury wody czy powietrza, albo poziom wody, jeżeli gdzieś łata wodowskazowa była w okolicy. No tu mamy przykład właśnie z Warszawic. Kilka slajdów wcześniej widzieliśmy ten eksperyment znacznikowy i się wydawało, że to taki właściwie rów z wodą i jaką tam roślinność mamy obserwować. Natomiast tutaj mamy takie obserwacje od listopada aż do czerwca. No i widzimy, jak bardzo ten teren się zmienił. No i też siłą rzeczy, nawet jeżeli nie jesteśmy osobami, które modelują hydrologicznie tutaj te przepływy, to i tak możemy po prostu sobie wyobrazić, jak bardzo te warunki przepływu się tutaj zmieniły przy wejściu roślinności. W ogóle szkoła w Warszawicach wygrała konkurs na najlepsze obserwacje, ale to, że jakby my byliśmy pod wrażeniem, to jedno, natomiast te zdjęcia były też pokazywane na Międzynarodowym Kongresie Hydraulicznym i tam naukowcy z innych krajów byli pod wielkim wrażeniem, bo czasami nawet kiedy ekipa techniczna taka z instytucji naukowej jedzie
w teren, robić zdjęcia. Różnie bywa z tą jakością. Tutaj naprawdę udało się dzieciakom zrobić to w tak precyzyjny sposób, tak dobrze, że wielkie uznanie z wielu ust żeśmy usłyszeli. Drugi pilotaż to było coś zupełnie innego. Przenieśliśmy się z takiej części hydrologicznej na promieniowanie ultrafioletowe i produkcję witaminy D3. Tutaj pani doktor Agnieszka Czerwińska z Zakładu Fizyki Atmosfery IGF PAN, jej zdjęcie takie nietypowe właśnie w kamerze UV. Widać połowę twarzy nasmarowaną kremem z filtrem, który nam doskonale chroni, więc odcina to wszystko, co tu mamy, jest twarz wydaje się czarna. No i druga część, piegi, których nie widzimy, czy przebarwienia takie na skórze, które na co dzień, jakbym wam pokazała zdjęcie Agnieszki w świetle widzialnym, zupełnie tego nie ma, natomiast to fotostarzenie, te efekty fotostarzenia widoczne są właśnie tylko w tej kamerze UV. Natomiast tutaj w tym pilotażu, zresztą wiem, że są z nami dzisiaj osoby, które brały aktywnie udział, właśnie nauczyciele, którzy brali udział w tym pilotażu, to było takie połączenie obserwacji z zakresu fizyki atmosfery z taką częścią medyczną, ponieważ zadaniem uczniów było przeliczenie, czy ich czas przebywania na Słońcu jest z jednej strony bezpieczny, czyli nie naraża ich na poparzenie słoneczne, ale z drugiej strony jest wystarczający do wytworzenia odpowiedniej dawki witaminy D3, tak żeby na przykład nie trzeba było suplementować tej witaminy. Także zadanie uczniów to po pierwsze zmierzenie lub odczytanie z aplikacji lub ze strony indeksu UV w odstępach co pół godziny w czasie, kiedy przebywali na dworze. To znaczy obserwacja miała dotyczyć wyłącznie tego momentu, kiedy byli na zewnątrz. Mieli obserwować zachmurzenie oraz również odczytać sobie całkowitą zawartość ozonu z podanych stron www. To, co z punktu widzenia naukowca było najcenniejsze, to taka anonimowa ankieta, która zawierała informacje dotyczące sposobu ubrania, wagi, wzrostu, wieku, fototypu skóry, ponieważ to właśnie pomagało nam zebrać dane dotyczącego tego, jak populacja w danym wieku zachowuje się, jaką ma szansę właśnie wytworzyć sobie tą witaminę D3 w odpowiedniej dawce. No i z punktu widzenia naukowca, znaczy korzystały obie strony, to co mówiłam, że to jest ważne, żeby obie strony miały z tego jakąś realną korzyść. Z jednej strony uczniowie bardziej świadomie mogli podchodzić do tego przebywania na słońcu i właśnie przeliczyć sobie tą dawkę witaminy D3, dostali odpowiednie formuły, mogli się też konsultować z panią doktor, jak to wygląda, czy dobrze sobie to przeliczają. Natomiast z punktu widzenia naukowca bardzo cenne były te ankiety, ponieważ no, dotarcie do tak dużej liczby osób, zebranie tego, no, przez szkoły jest najprostsze, tak? Bo mamy wtedy po prostu klasy, które uczestniczą w badaniu, wysyłają taką ankietę. Udało się około 150 takich kwestionariuszy zebrać. No i tutaj mamy screen z artykułu naukowego, który został na podstawie właśnie tych obserwacji przygotowany. To jeszcze był czas akurat niefortunny z naszego punktu widzenia, bo też te wyjścia na dwór były ograniczone. Początek pandemii, marzec, kwiecień 2020. Przez pewien czas nawet było tak, że tylko młodzież w pewnym wieku mogła wychodzić bez opieki dorosłych. Młodsi nie mogli, także w ogóle to był taki czas faktycznie, kiedy były takie duże ograniczenia. No ale tu jest taki realny przykład tego, że te dane bezpośrednio służyły do tego, żeby taki wynik naukowy dać. No i kilka słów o zadaniach nauczycieli. Też nauczyciele byli dla nas jakby absolutnie kluczowym takim, nie chcę być elementem, bo to trochę odczłowiecza, ale partnerem. I przez to, że mieliśmy zaangażowanych nauczycieli, mogliśmy współpracować z tak dużą grupą uczniów. To rzadko się też zdarza, ponieważ często w tych projektach nauki obywatelskiej to są indywidualni obywatele, którzy się gdzieś tam zgłaszają, ale koordynacja komunikacji z każdym pojedynczym obywatelem, który dostarcza jakieś dane, no jest
bardzo czasochłonna. Tutaj dzięki temu, że mieliśmy dedykowaną grupę nauczycieli, to oni byli potem osobami, które przekazywali informacje od naukowców, a również sprawowali taki nadzór nad zbieraniem danych. Byli pierwszym takim sprawdzianem jakości, tak? Czyli czy te dane, które tam są zbierane przez uczniów, czy to w ogóle ma sens. I jeżeli potrzeba była skonsultowania czegoś z naukowcem, coś było niejasne, no to też jakby ta droga była taka krótsza, bo to nauczyciele mieli bezpośrednio z naukowcami kontakt, mieliśmy grupę na Facebooku, można było dosyć szybko zadać pytanie bezpośrednio naszym naukowcom. Jeśli chodzi o korzyści dla uczniów, to też tutaj jest dużo artykułów na ten temat w przypadku takich studiów dotyczących bezpośrednio tego, jaki jest wpływ na ten proces uczenia się. Na pewno to, że oni mogli cały ten proces badawczy poznać i zobaczyć tak krok po kroku. Obserwacje, które zawsze, jeżeli prowadzimy coś własnymi zmysłami, obserwujemy, pozwala to znacznie lepiej zrozumieć nam, co się dzieje. Ale też pomagał, ten proces naukowy pomagał w ogóle w zrozumieniu tego, jak działa nauka, jak pracują naukowcy, jakie tam kroki są potrzebne. Natomiast no, to już też jest jakby potwierdzone różnymi badaniami. Wszystko, co wykonujemy samodzielnie, za pomocą zmysłów, na zasadzie takiej hands-on, czyli aktywności, w którą uczniowie są zaangażowani. U większości uczniów, a tak naprawdę bardzo duża grupa to są osoby, które wymagają właśnie jakichś takich praktycznych zajęć, są kinestetykami i dużo lepiej uczą się, kiedy mogą czegoś doświadczyć na własnej skórze, to po prostu pozwala im lepiej poznawać i uczyć się. No i z perspektywy naukowców, tutaj też mówię to w kontekście współpracy z nauczycielami, na pewno to oszczędność czasu w poszukiwaniu wolontariuszy. To, że mogli współpracując ze stosunkowo niedużą grupą nauczycieli, mieć bardzo dużą grupę wolontariuszy wykonujących pewne czynności w terenie. To, że te szkoły były z różnych lokalizacji, czyli mieliśmy informacje z różnych miejsc w Polsce jednoczasowo, czego naukowiec może pojechać w teren, może prowadzić jakieś pomiary w terenie. No, ale tak naprawdę to zajęłoby mu to mnóstwo czasu, żeby do wszystkich tych lokalizacji dotrzeć. Wspominałam już o tym elemencie współpracy czy informowania lokalnych społeczności o tym, że coś się dzieje i że bardzo dobrze jest mieć takich sojuszników w tym procesie, bo dużo lepiej się po prostu takie badania potem prowadzi. No i teraz troszkę o tym planowaniu, procesie planowania projektu nauki obywatelskiej. Ważne jest to, żebyśmy od razu sobie na takie pytania odpowiedzieli, czyli jakie role odgrywają uczestnicy, kto jest za co odpowiedzialny. Określić trzeba cele i to najlepiej je definiować wspólnie, czyli tak, żeby obie strony, naukowcy i obywatele, wiedzieli, jakie są ich cele, wiedzieli też, jakich korzyści mogą oczekiwać. Jeśli chodzi o formę uczestnictwa, to też jest istotne, jak dużo tych danych musimy zebrać, w jakich lokalizacjach, czyli ile osób powinno być zaangażowanych, tak żeby to było sensownie, żebyśmy nie dublowali, nie powielali pracy, ale żeby też te dane pokrywały nam najszerzej ten aspekt badany. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebny jest jakiś sprzęt, a może specjalne szkolenie. To pytanie badawcze powinno być jak najbardziej precyzyjne. No tak, żebyśmy nie zbierali czegoś, czy nie prosili o coś, co zupełnie się potem nie przyda, bo się okaże, że w międzyczasie zmieniła nam się koncepcja i właściwie to zupełnie niepotrzebnie gromadzimy całą masę różnych danych i prosiliśmy o to, a potem tak naprawdę wykorzystujemy tylko jakiś jeden element. Te wymogi prawne to jest faktycznie bardzo istotne, szczególnie kiedy pracujemy z osobami niepełnoletnimi. No to tutaj ten element taki zgód opiekunów prawnych, anonimowości ankiet to jest szalenie istotne. Powinniśmy też sobie od początku zaplanować metody, czyli w jaki sposób będziemy gromadzić te dane, jak będą przesyłane,
jak będą analizowane, no i do czego mają posłużyć. To się wiąże z tym jasnym pytaniem badawczym. I ostatnia rzecz to ewaluacja, czyli jakie cele chcemy osiągać i jak będziemy mierzyć, czy faktycznie skutecznie te cele osiągnęliśmy. No i kilka informacji o tych możliwych pułapkach. No, wymogi prawne to już nam się tutaj przewijają. No, teraz właściwie RODO wiele rzeczy nam narzuca. O tym często już pamiętamy, że musimy poinformować, kto jest administratorem danych, jak one są przetwarzane i tak dalej. W przypadku osób niepełnoletnich tych obostrzeń jest jeszcze więcej. Jak wchodzimy w jakieś dane wrażliwe, to już w ogóle jest to dużo bardziej skomplikowane, szczególnie w przypadku osób niepełnoletnich. Tu oczywiście gdzieś tam jakimś takim wyjściem, rozwiązaniem jest to, żeby te dane już na samym początku po prostu były anonimowe, tak żebyśmy nie łączyli samych tych danych, na przykład o stroju, z konkretną osobą. Jeżeli nie możemy powiązać tych danych z imieniem, nazwiskiem, z konkretną osobą, no to wtedy jest to ta anonimizacja bardzo wiele nam tutaj kłopotów rozwiązuje. Ważne jest też, żebyśmy się zastanowili nad prawami własności intelektualnej, czyli na przykład, jeżeli uczniowie przesyłają filmy, zdjęcia, w jaki sposób my możemy, na jakich licencjach możemy potem z takich materiałów korzystać. No i również istotne jest to, żeby uczestnicy byli świadomi, że to nie jest tylko tak, macie teraz zadanie, zróbcie, tylko czemu to służy, do czego będzie wykorzystywane. No w przypadku też niepełnoletnich uczestników właśnie te świadome zgody wymagane są też od rodziców. Jeżeli współpracujemy ze szkołami, jest trochę prościej, ponieważ to właściwie nauczyciele w imieniu klasy przystępują do projektu. W związku z tym tutaj jest o tyle prościej, że nauczyciele byli tym naszym takim buforem między nami a uczniami. Bardzo istotna jest też jakość danych. Jeżeli coś jest proste, często może być tak, że wydaje się naukowcom proste. Znaczy, że to po prostu zbieramy, tu wypełnijcie, tu wyślijcie. Natomiast też no, mieliśmy przykład, że gdzieś tam odczytywany indeks UV nie do końca był dobrze zinterpretowany i potem nam się takie błędy systemowe zaczęły pojawiać. I dopiero jak gdzieś tam taki kontakt bezpośredni z naukowcem, wyjaśnili sobie i od tamtego momentu zbierali już poprawnie, wiedzieli gdzie, w którym miejscu, którą wartość, którą odczytują ze strony internetowej, w które miejsce należy wpisać, żeby potem właśnie poprawnie sobie te wartości przebywania bezpiecznego na świeżym powietrzu obliczyć. Czasami, jeżeli nasz projekt wymaga jakiegoś urządzenia pomiarowego, ważna jest kalibracja urządzeń, ważne jest to, żebyśmy, tak jak na przykład w przypadku pilotażu rzecznego, pani profesor pojechała do szkół i potem faktycznie ten materiał był naprawdę świetny, dzięki temu, że oni pierwszy ten pomiar, pierwszą obserwację wykonali wspólnie, wiedzieli na co zwracać uwagę, zaplanowali sobie, mieli już wybrane miejsca. Tu pojawia się jeszcze takie hasło nadmiarowość danych. Może się zdarzyć w projektach nauki obywatelskiej, że obywatele, którzy tam zadeklarują, że będą te dane prowadzić, potem no, trochę nie mają czasu, ale trochę jest im głupio wycofać się w trakcie, więc na zasadzie takiego obrony dobrego imienia i takiego, że no jednak nie wycofałem się, dotrwałem do końca, zdarza się, że po prostu pewne dane są wymyślane z głowy lub przepisywane stare, które były wcześniej. To powiele, ale będę miał odkliknięte, że wysłałem raport. No tak się zdarza, no bo jakby wszędzie jest ten czynnik ludzki i warto w takich sytuacjach zaplanować sobie, szczególnie jeżeli wiemy, że takie jest zagrożenie, zaplanować sobie, że będziemy mieć dane z tego samego miejsca czy z tego samego czasu dostarczane przez różnych uczestników tego projektu. Bo w ten sposób jesteśmy w stanie takie dane błędne odfiltrować. Tyle, że to trzeba sobie też zaplanować i mieć tego świadomość. Wspominałam już o tym dostępie do danych. Wszystkie dane, które są pobierane w ramach nauki obywatelskiej, powinny być dostępne. Ale ta dostępność
niekoniecznie oznacza użyteczność tych danych. To znaczy, jeżeli wrzucimy coś do bazy danych i to jest po prostu gdzieś podwieszone na stronie, niekoniecznie oznacza, że ktoś, kto chce z tego skorzystać, będzie wiedział, jak to zrobić. W związku z tym, no najlepiej oprócz udostępnienia danych, dać też jakąś taką krótką instrukcję, co z tym możemy zrobić, co z tego wynika, jakiś taki nawet słowny opis do tych danych bardzo ułatwi to skorzystanie z nich. Komunikacja z uczestnikami, ona jest istotna też w kontekście unikania właśnie takich błędów systemowych. Gdybyśmy na odpowiednim etapie nie skontaktowali uczniów z naukowcem, który wyjaśnił, co tam im w tym formularzu nie działa, no to właściwie wszystkie obserwacje prowadzone przez tą jedną szkołę byłyby bezużyteczne. Ale i też sami uczestnicy projektu nie mogli właśnie dojść do tego, co chcieli wyliczyć. Coś tam im się nie zgadzało, więc ta komunikacja jest bardzo ważna, żeby ją prowadzić na każdym etapie. To uznanie, czyli docenienie uczestników, którzy zbierają dla nas dane, jest bardzo ważne, ale też poinformowanie, co z tego tak naprawdę wynika, czyli jaki jest wynik, to oczywiście też często może nie być takie proste, bo zanim naukowcy opracują te dane, zanim z tego coś konkretnego wyjdzie, mija sporo czasu. Nawet na przykładzie tego artykułu, który Państwu pokazywałam, dane były zbierane w 2020. Artykuł ukazał się w 2022. Proces recenzji też i cały ten proces publikacyjny to jest dosyć długa sprawa. W związku z tym faktycznie często jest tak, że zanim my jesteśmy w stanie przekazać ten opracowany wynik, te badania w takiej formie, żeby to było przydatne, no mija sporo czasu. No i na koniec ekspresowo przechodzę przez te 10 wskazówek, które obiecałam, czyli po pierwsze ustal szczegóły badania. Jaki jest cel, jakie są warunki i rodzaj aktywności, ile osób, w jakim wieku, czy każdy może to badanie wykonać, czy raczej potrzebna jest już taka wiedza, albo na przykład ze względów bezpieczeństwa muszą być to tylko uczestnicy pełnoletni. Jeżeli współpracujemy z instytucją, tak jak my współpracowaliśmy ze szkołami, ale to też może być jakaś fundacja czy stowarzyszenie, warto podpisać taką umowę o współpracy, w której też te informacje będą podane. Wtedy obie strony wiedzą, czego się mają trzymać. Kwestia danych, RODO, wiadomo, ale też musimy się zastanowić, czy nie zbieramy jakichś danych wrażliwych. A w przypadku, jeżeli tak, to w jaki sposób możemy jakby zminimalizować te niebezpieczeństwa, które tutaj na nas czyhają w takim przypadku. Idealnie jest ustalić sobie właśnie, co w przypadku zdjęć czy filmów i uzyskać zgody na wykorzystanie wizerunku. W zależności od rodzaju badania, tu mogą być też różne przepisy prawne, które wchodzą w grę i one już zależą od bardzo indywidualnego badania naukowego, które jest prowadzone. Po trzecie, dopasuj projekt do potrzeb uczestników. Czyli innymi słowy, upewnij się, że obie strony mają korzyść. Bo to, że naukowcy będą mieli korzyść, jeżeli wchodzą w projekt nauki obywatelskiej, no to ja zakładam, że oni wiedzą, czego oczekują od uczestników, jakie dane chcą pozyskać. Więc jakby ta korzyść po stronie naukowej jest jakby taka łatwiejsza do zapewnienia. Natomiast ważne jest to, żeby również ta druga strona miała takie poczucie, że to jest dla nich ważne, to im coś daje. W przypadku szkół warto na przykład zastanowić się, czy te tematy w jakiś sposób można powiązać z programem nauczania, no bo wtedy łatwiej chociażby nauczycielowi usprawiedliwić, że muszę wyjść w teren, muszę klasę zabrać na całą godzinę, ale wpisuje się to w takie elementy programu nauczania, które i tak muszę zrealizować. W przypadku innych uczestników powinny być to takie kwestie po prostu, które są dla nich interesujące, czyli na przykład jakieś wyzwania środowiskowe, czy jakieś kwestie lokalne. Tu wspominałam Państwu o takich inicjatywach, które wypływają oddolnie, to znaczy sami obywatele zgłaszają się i mówią, w tej rzece zawsze płynęła czysta woda, a teraz nam tu śmierdzi. Coś się dzieje, coś jest na rzeczy, czy moglibyśmy prosić, żebyście to zbadali. I wtedy taki projekt wspólny można realizować, na przykład społeczność lokalna zgłasza, kiedy jest coś niepokojącego, czyli naukowiec nie musi prowadzić stałego monitoringu, a jedynie prowadzi pomiar próbek wtedy, kiedy zgłoszone jest jakieś zagrożenie.
Po czwarte, dopasuj zakres projektu do dostępnego sprzętu. To znaczy, jeżeli chcemy, oczekujemy bardzo precyzyjnych pomiarów, no to musimy naszych uczestników projektu wyposażyć w taki sprzęt naukowy i przeszkolić, tak żeby oni wiedzieli, jak z tego sprzętu naukowego korzystać. No albo od razu odpuścić i powiedzieć, dobra, robimy pomiary takim sprzętem fachowym, naukowym w kilku lokalizacjach, natomiast tutaj dostajemy trochę mniej dokładne pomiary, ale dzięki temu zbieramy informacje, jakie jest tło do badań. To, co też ważne, okresowa kalibracja. Nie możemy oczekiwać, że jak jakiś sprzęt wyślemy, to on przez rok będzie działał i tam się nic nie zadzieje. Musimy go okresowo przetestować, sprawdzić, tak żeby faktycznie te pomiary miały sens. Po piąte, zaplanuj, jak udostępnisz dane i co z własnością intelektualną. I tak naprawdę zaplanuj to jedno, ale też poinformuj wszystkich gromadzących dane, po co je zbieramy, jak będziemy je udostępniać, jak będziemy je wykorzystywać. No i właśnie jeżeli potrzebne są jakieś licencje, to też warto to omówić na samym początku. Po szóste, wspieraj uczestników w procesie badawczym i w metodyce badań naukowych. Czyli po pierwsze, przygotuj, przeszkol z metodyki zbierania danych. Jeżeli są jakieś urządzenia pomiarowe, to również powinniśmy takie szkolenie zrobić. Ale czasami nawet jeżeli nie ma tych urządzeń pomiarowych, to zwykłe pójście w teren i przeprowadzenie wspólnej pierwszej obserwacji też bardzo dużo daje. Te obserwacje, gdzie właśnie udało się wejść w teren, bo tutaj znowu się odnoszę do tego pilotażu rzecznego, w przypadku były takie szkoły, które nie mogły zorganizować tego wyjścia w teren. Chciały tylko takie warsztaty w szkole, natomiast już w teren nie poszli. I pani profesor Kalinowska, gromadząc potem te dane, mówiła, że naprawdę widać różnicę. To znaczy te szkoły, które wyszły choćby na te pół godziny w teren i te pierwsze obserwacje wykonali wspólnie, to jakość dostarczonych zdjęć i pomiarów i obserwacji była nieporównywalnie wyższa niż w przypadku szkół, które miały tylko warsztat. No i warto też poinformować, że coś może wpływać na wynik pomiarów. Tutaj taki, to też mój własny przykład, nie z nauki obywatelskiej, ale z mojego pobytu na Spitsbergenie. Gdy byłam pierwszy raz, byłam bardzo zainteresowana wszystkimi badaniami, które są prowadzone w stacji, więc starałam się z każdym z obserwatorów wyjść chociaż raz na taki pomiar i zobaczyć, co oni robią. No i między innymi pomiary pola magnetycznego Ziemi. Poprosiłam kolegę, żeby mnie zabrał na te pomiary. Zgodził się, mówi, słuchaj, tylko no nie można mieć nic metalowego. Zostaw zegarek, jak masz jakiś pasek, sprzączka czy coś, rozróżnisz serca, no nic takiego nie można mieć, bo to musi zaburzy wyniki, więc musimy to kontrolować. No i weszliśmy, robimy pomiary, no i słuchaj, coś tutaj mi jakoś zaburza, o co to chodzi? Ja dopiero sobie uzmysłowiłam, że mam biustonosz z drucikami, które mogły zaburzać pomiar. Do głowy mi to nie przyszło. Zegarek, sprzączka, tego typu rzeczy, tak? Monety w kieszeniach, no to takie rzeczy oczywiste. Natomiast niektóre rzeczy mogą wpływać na wynik pomiaru, a mogą nam nie przyjść do głowy. Naukowiec ma dużo większą świadomość, co może nam zaburzać. W związku z tym takie informacje też warto na początku przekazać uczestnikom. I po siódme, dostosuj komunikację. Czyli jeżeli opowiadamy uczniom, to staramy się to w jak najbardziej prosty sposób zrobić. Zresztą właściwie niezależnie od tego, czy uczniom, czy nie, staramy się w jak najbardziej zrozumiały sposób przekazywać wszystkie informacje. Naukowcy często są przyzwyczajeni do tego, że występują na konferencjach, gdzie słuchają ich inni naukowcy. W związku z tym im bardziej skomplikowane wzory pokażemy na prezentacji, tym fajniej. No tutaj zupełnie jest odwrotnie, czyli im prościej, tym lepiej. Mój kolega polarnik miał takie określenie, wyjaśnij jak swojej babci. Jak moja babcia zrozumie, to znaczy, że każdy inny, któremu powiem, też powinien mieć szansę zrozumieć. Po ósme, bądź w kontakcie, czyli ten stały kontakt z uczestnikami jest ważny. Przede wszystkim on też wpływa na to ich zaangażowanie.
bo no gdzieś tam w którymś momencie, szczególnie jeżeli to jest wiele danych, które trzeba w taki sposób powtarzalny wykonywać, to po jakimś czasie nasze zainteresowanie tym nieco spada. I to jest absolutnie ludzkie, jak wpadamy w taką rutynę, już nic nas tam nie zaskakuje, a musimy wysłać wynik, no to ta motywacja spada, więc wtedy ten nasz kontakt stały z uczestnikami trochę pomaga ją podbudować. No a poza tym właśnie dzięki takiej komunikacji też możemy unikać takich błędów, które jeżeli ich nie wyłapiemy na wczesnym etapie, to po prostu będą nam się generować i może się okazać, że cała seria pomiarowa potem obarczona jest takim błędem. Doceniaj, czyli to już kilka razy mówiłam, podkreślaj, doceniaj, informuj o tym, że są uczestnicy, nie tylko naukowcy, tylko właśnie obywatele zainteresowani czy szkoły współpracujące. No i dziesiąte, wykorzystuj zebrane dane, czyli żeby nie było takiej sytuacji, że właściwie to zebraliśmy, ale nie mamy trochę pomysłu, co z tym dalej zrobić, tylko faktycznie tak, jak było to uzgodnione, w tych obszarach wykorzystujemy. Też jeżeli byśmy chcieli jakieś nowe zastosowania dla tych danych znaleźć, to powinniśmy się z uczestnikami skontaktować i faktycznie uzyskać ich zgodę na to, żeby wykorzystać te dane na innych polach eksploatacji. I to były takie wskazówki bardziej dla osób, które planują projekt nauki obywatelskiej, natomiast dla uczestników kilka takich pytań, które pomagają nam podjąć decyzję, czy chcemy przystąpić do projektu, czy nie. Czyli po pierwsze, czy temat jest dla mnie interesujący? Czy wiem, czy umiem efektywnie w nim uczestniczyć? Ile będzie trwał sam projekt? Bo czasami jest tak, że właśnie ciężko nam się zadeklarować na jakieś wieloletnie badania i zaangażowanie. I ile czasu też mi zajmie wejście w taki projekt? Czy muszę zostać przeszkolony? Jeżeli tak, to kto mnie będzie uczył, gdzie, w jakim wymiarze? Czy potrzebuję specjalnego sprzętu albo jakiegoś specjalnego oprogramowania i czy wiem, jak go używać? Czy są jakieś formalne wymagania, czy muszę podpisywać jakieś dokumenty? No i w jaki sposób będą wykorzystywane moje dane, czy dostanę informację zwrotną? O to też warto pytać. To znaczy, jeżeli chcą Państwo przystąpić do takiego projektu, warto od razu się o to dowiedzieć, tak żebyśmy potem nie byli zaskoczeni, albo ewentualnie, żebyśmy mogli się powołać, no ale przecież obiecaliście, że jakąś informację dostanę, albo że będzie tak i tak. No i w momencie, kiedy już się zdecydujemy i już jesteśmy w tym procesie, jesteśmy być może po jakichś pierwszych spotkaniach z naukowcami, no to też warto sobie taką checklistę, warto sobie sprawdzić, czy faktycznie wiem, o co chodzi w tym projekcie, czy wiem, jak zbierać dane, jak prowadzić obserwacje, na jakiej licencji udostępniam te dane, zdjęcia czy filmy. Kto jest za co odpowiedzialny, czyli wiem, czy wiem, jaka jest moja rola, dokładnie krok po kroku, co mam wykonać. Gdzie się zwrócić o pomoc, tak jak w przypadku właśnie tych pomiarów UV, coś tam się nie zgadzało, czy pozostaję tak sama sobie, czy mam jakiś kontakt i w razie czego ktoś mnie wesprze. Czy ktoś będzie kontrolował jakość tych danych, tak? Czy to ja wykonuję wstępne sprawdzenie tych danych, czy gdzieś tam ktoś nad tym czuwa? No i jak nie stracić motywacji, to jest ważne, to gdzieś takie pytanie już indywidualne dla każdego, po co w to wchodzę, co mnie motywuje, czemu chcę w tym uczestniczyć. No i taka wskazówka najważniejsza i chyba bez której nie ma w ogóle tej współpracy, baw się i korzystaj z niej. To jest taka porada dla obu stron, bo bez tego bardzo szybko dochodzi do jakiegoś tam wypalenia albo do tego, że właśnie niekoniecznie chcemy kontynuować tą naszą współpracę. To tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję za uwagę.